Kobieta w ciąży odpowiada nie tylko za swoje życie i zdrowie, ale także za bezpieczeństwo dziecka, które nosi pod sercem. Niestety nie wszystkie kobiety wspominają ten okres jako najlepszy czas w swoim życiu, a ta 34-latka nie spodziewała się, do czego posunie się ojciec jej dziecka. Sprawa trafiła na policję, jednak kobieta w ciąży zdecydowała się na zaskakujący ruch, trudno to zrozumieć. Kobieta w ciąży. Ich związek należał do tych bardziej burzliwych, lecz wydawało się, że nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Niestety myliła się, zrobił jej straszne rzeczy, w czasie gdy pod sercem nosiła ich dziecko. Ciężko uwierzyć, co wydarzyło się po wszystkim. Ofiarą przemocy stała się kobieta w ciąży. Kobieta w ciąży mieszkała wraz ze swoim partnerem w Leeds w Wielkiej Brytanii. Peter Dougal został aresztowany przez swoją dziewczynę, która była w 13 tygodniu ciąży. Joanne Hogue trafiła do szpitala i początkowo wydawało się, że nie odniosła większych obrażeń, jednak lekarze stwierdzili u niej pęknięcie oczodołu. Kobieta w ciąży została pobita przez swojego chłopaka w czasie świąt Bożego Narodzenia, a opis całej sytuacji przyprawia o ciarki. Trudno zrozumieć, jak można tak dotkliwie pobić niewinną osobę, a tym bardziej matkę nienarodzonego dziecka. Dwukropek zrobił jej straszne rzeczy, nie reagował na prośby. Według relacji przedstawianej przez Daily Mail, Peter Dougal pobił kobietę w ciąży w wyjątkowo brutalny sposób. Mężczyzna, będąc pijanym, chwycił Joannę i kilkukrotnie uderzał jej głową w twardą powierzchnię i nie reagował na jej krzyki. Kobiecie udało się uderzyć go kubkiem w głowie, lecz nie przyniosło to żadnych efektów. W wyniku pobicia straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, zabarykadowała się w sypialni i wezwała pomoc. Funkcjonariusze aresztowali agresywnego partnera, a sprawa trafiła przed oblicze sądu. To właśnie przez to, co powiedziała tam kobieta, Peter unika kary więzienia. 2. Kobieta przeszła przez prawdziwy koszmar. Rodzina sprzedała ją, aby spłacić dług, wyraziła chęć powrotu do agresora, chociaż trudno to zrozumieć, to kobieta w ciąży pobita przez swojego chłopaka uratowała go przed odsiadką za poważne pobicie, ponieważ wyraziła chęć dania mu kolejnej szansy. Mimo, iż wcześniej mówiła, że nie wierzyła w to, że przeżyje napad Petera, to nie wyobraża sobie, aby zniknął on z życia jej oraz jej dziecka. Teraz ma inne zdanie, niż w oświadczeniu złożonym wcześniej. Ma nadzieję, że ich związek będzie trwał, tak by mógł on uczestniczyć w życiu dziecka. Nie chcę, by nałożono na niego zakaz zbliżania się, mówił cytowany przez Daily Mail Andrew McIntosh, prokurator zajmujący się sprawą. Źródło: Daily Mail. Zobacz także: Hibzazi zabija gen otyłości. Odbierz darmową.
Więcej, nowa ustawa zmieni zakaz handlu w niedzielę. Zakaz handlu w niedzielę to temat, który bardzo mocno podzielił Polaków. Część osób była mocno przeciwna wprowadzanym. Więcej kosmonauta radzi. Co robić, aby nie zwariować? Kwarantanna jest trudnym czasem dla niemal każdego Polaka, jednak w trosce o zminimalizowanie dramatycznych skutków epidemii. Więcej odbierz darmowe opakowanie. Poskramiacz tłuszczu. Więcej Małgorzata Rozenek wściekła jak nigdy. Ojciec jej. Małgorzata Rozenek przechodzi ostatnio trudny czas. Stresowała się pobytem swojego byłego męża w szpitalu, który trafił tam. Więcej, jeżeli dostałeś podobną wiadomość, natychmiast ją. Nieraz mogliśmy przekonać się, że oszuści nie odpuszczają i wymyślają nowe sposoby na przywłaszczenie naszych ciężko. Więcej, Camaieu wycofuje się z Polski. Koniec francuskich. Camaieu, francuska sieć sklepów, zakomunikowała, że zamierza w ciągu maksymalnie najbliższych 3 tygodni całkowicie wycofać. Więcej, Faraon w mundurze, czyli o Republice Oficerów. Ptolemeusz XV Cezarion znany jest jako ostatni faraon w historii Egiptu. Jest to dosyć tajemnicza i tragiczna postać. Więcej dostarczone przez Plista.